Jedną z największych organizacji w gminie jest Stowarzyszenie Dobry Start, dawniej Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Dżonków. Stowarzyszenie prowadzi 3 świetlice wsparcia dziennego w Zatoniu, Suchej i Dżonkowie, 3 drużyny piłkarskie, klub krótkofalarski SP3PJE, 2 punkty biblioteczne, wydaje lokalną gazetę, nagrywa filmy. Stowarzyszenie Dobry Start, dawniej na rzecz rozwoju wsi Dżonków, w 2013 roku obchodziło 10-lecie. Początki były bardzo trudne, wtedy ciężko było się przebić z jakimikolwiek projektami, ale nie poddawaliśmy się i dzisiaj jesteśmy największym stowarzyszeniem w gminie. Działania na rzecz rozwoju edukacji zostały uhonorowane najwyższym wyróżnieniem na polu oświaty w województwie lubuskim – Lubuskim Laurem Oświaty, przyznawanym przez Sejmik Województwa Lubuskiego w kategorii samorządy i stowarzyszenia oraz zostali także zwycięzcami w Lidze Inicjatyw Obywatelskich. Stowarzyszenie Dobry Start wspólnie z przedstawicielami samorządów, organizacji pozarządowych oraz biznesu z terenu powiatu zielonogórskiego zainicjowało powstanie stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania między Odrą a Bobrem, którego celem jest realizowanie lokalnej strategii rozwoju w ramach projektu LIDER finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ze środków Unii Europejskiej.